Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Ministerstwo Rolnictwa może przejąć nadzór nad lasami państwowymi. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja, taki scenariusz jest rozważany przez rząd. Przeciwni są mu leśnicy, wichocenie. Takie działania są zagrożeniem dla przyszłości lasów. Za rekonstrukcją rządu muszą pójść zmiany w ustawie o działach administracji rządowej. Przed nami reorganizacja, a ta przewiduje utworzenie nowych resortów, inwestycji i rozwoju, przedsiębiorczości, technologii oraz infrastruktury. Zmiany czekają także resort środowiska. Już teraz gospodarka wodna i Wody Polskie trafiły do resortu gospodarki morskiej. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza redakcja, to nie koniec. Trwają rozmowy o przekazaniu lasów państwowych do Ministerstwa Rolnictwa. Lasy jest to fabryka tlenu. Mamy funkcję społeczną, między innymi zdrowie, rekreacja. Tutaj mamy użytkowanie przez społeczność lokalną, czyli ludzie chodzą do lasu, aby zbierać grzyby i jagody. Natomiast ostatnią funkcją lasu jest to funkcja produkcyjna, czyli drewno, pozyskiwanie drewna. I jeżeli rolnictwo ma za zadanie, aby uzyskiwać płody, to automatycznie, jeżeli lasy wejdą w takie rozumienie Ministerstwa Rolnictwa, aby pozyskiwać drewno, i tylko i wyłącznie pozyskiwać drewno, bo takie jest założenie, też o tym słyszałem, to automatycznie będzie to wielkie zachwianie struktury lasów państwowych. Jak alarmuje ksiądz Tomasz Duszkiewicz, w kręgach rządowych pojawił się pomysł, by każdego roku pozyskiwać 100% przyrostu lasów. Czyli jak mamy rocznie pewien przyrost, to żeby ten cały przyrost pozyskiwać, czyli aby ścinać to, co przyrosło. A gdzie tutaj są parki narodowe? A gdzie tutaj są lasy prywatne? A gdzie tutaj są rezerwaty? Czy miejsca, których nie powinno się dotykać? Czyli w tym momencie lasy państwowe, jeżeli mamy 100% przyrostu, to pozyskują tylko 50% tego przyrostu, a resztę zostawiają dla tych funkcji ekologicznych, społecznych. W kampanię na rzecz wzmocnienia roli resortu środowiska angażuje się Ekologiczne Forum Młodzieży, które wyszło z inicjatywą przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Trwa również zbiórka podpisów w obronie resortu środowiska i lasów państwowych. Tomasz Zdzikot został wiceministrem obrony narodowej. Do tej pory pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Zdzikot urodził się w 1979 roku. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył również studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania nieruchomościami. Zdzikot był doradcą zastępcy prezydenta Warszawy świętej pamięci Sławomira Skrzypka. Pełnił też funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta Warszawy. Jako przedstawiciel wojewody mazowieckiego uczestniczył w pracach zespołu do spraw ustawy o obszarach metropolitalnych. Tomasz Zdzikot pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A. Pracował także w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2006-2014 Zdzikot był radnym miasta Warszawy, a od 2014 roku sprawuje mandat radnego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 18 listopada 2015 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niespełna dwa lata później został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz pełnomocnikiem rządu do spraw przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z systemem informacyjnym Schengen i wizowym systemem informacyjnym. Deklaracja o wzajemnej przyjaźni i podkreślenie znaczenia Europy Środkowej. Taki przebieg miała wizyta nowego szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza w Bułgarii. Polska szuka partnerów w obliczu wciąż aktualnego widma artykułu 7. Aktualne pozostaje pytanie, czy nowy rząd nie odstąpi od swoich racji na rzecz łagodzenia relacji z Unią Europejską? Zmiany w dyplomacji, nowa twarz Jacka Czaputowicza. Przed szefem MSZ-u niełatwe zadanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi po prostu być bardzo aktywne i odkłamywać to, o czym się mówi w Polsce za granicą. Bo to nie nowe twarze, a działania będą decydować o skuteczności polskiej polityki zagranicznej. Oczywiste jest, że powinna nastąpić chęć powrotu do działań w ramach Trójkąta Weimarskiego, współpracy niemiecko-francusko-polskiej, bo to była bardzo silny fundament dla naszej
po pozycji w Europie. Takie oczekiwania formułuje Platforma Obywatelska. Nad Polską wciąż wisi widmo artykułu 7, dlatego w Europie musimy szukać nie wrogów, a sojuszników. Od dawna należało lobbować w poszczególnych stolicach europejskich, aby nie udało się zebrać tych 22 podpisów, które umożliwiają uruchomienie tej procedury. Ciągle jest na to szansa, tylko już jest dużo trudniej. Za polskimi politykami pierwsze rozmowy. Mateusz Morawiecki spotkał się w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej. Jacek Czaputowicz rozmawiał w Bułgarii z szefową dyplomacji tego kraju. Premier i stary nowy rząd ani o milimetr nie ustąpią, gdy chodzi o polskie interesy. I niech Unia nie ma złudzeń w tym zakresie. Aktualne pozostaje pytanie, czy widmo artykułu 7 nie pociągnie za sobą odstąpienia od realizacji polskich interesów na rzecz łagodzenia relacji z Unią Europejską. Czy uważamy, że w proces ten powinien zostać włączony Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako instytucja, jedyna instytucja, uprawniona instytucja do decydowania o tym, czy prawa i standardy Unii Europejskiej są przestrzegane. Pan Czaputowicz to korporacja Geremka. Myślę, że o Wołyniu się nie będzie mówiło w ogóle, albo będzie się mówiło tak, jak to pisze Gazeta Wyborcza. Myślę, że w sporze z Niemcami będziemy bardzo ulegli. Mocne artykułowanie swoich racji było do tej pory wizytówką rządu Prawa i Sprawiedliwości. To może się zmienić, alarmuje publicysta Witold Gadowski. Spodziewam się polityki frazesów. Spodziewam się polityki konsultacji w Berlinie znowu i spodziewam się polityki biernej. Solą w oku unijnych instytucji pozostanie praworządność. Tutaj nic się nie zmienia, bo racje przemawiające za polskim stanowiskiem w rozmowie z szefem Komisji Europejskiej przedstawiał premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te tematy wymagają działania, nie deklaracji. I być może dopiero wtedy to partnerstwo stanie się realnym. My chcemy dialogu, wyciągamy rękę do dialogu, ale z podniesioną głową. Z podniesioną głową dumnie, ale bez arogancji. Najpierw Sofia, potem Berlin. Taki kierunek obrał nowy szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Podkreślenie przyjaznych relacji z Bułgarią to pierwszy krok. Oba państwa łączy bowiem szereg interesów. Pomoc prześladowanym chrześcijanom, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, nadal jest potrzebna. Pomocy potrzebują także dziesiątki tysięcy rodzin, próbujących sobie ułożyć życie na uwolnionych już terenach. O modlitwę i pomoc prześladowanym apelują księża biskupi. Okazją do włączenia się w pomoc prześladowanym chrześcijanom był wczoraj obchodzony Dzień Migranta i Uchodźcy. Pomoc ta ciągle jest potrzebna. Chrześcijanie powinni stanowić jedno w modlitwie i działaniu, bo dziś są podzieleni, zwraca uwagę ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. Jedność nie jest celem samym w sobie. Ona jest darem Boga, darem Ducha Świętego, o który się modlimy. Ale ta jedność w różnych formach powinna towarzyszyć naszej wspólnej wędrówce. Najlepszym wyjściem, jak pokazuje przykład Polski, jest niesienie pomocy na miejscu. Caritas Polska pomaga obecnie uchodźcom w Libanie, w Jordanii, a przede wszystkim w Syrii, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. I mamy ten wielki program Rodzina Rodzinie, który obejmuje ponad 9 tysięcy syryjskich rodzin. Myśmy już zebrali prawie 30 milionów złotych. Co miesiąc wpłacamy około 2 miliony złotych do różnych kościołów chrześcijańskich, które później właśnie te środki przekazują swoim wiernym. Dzięki tym funduszom potrzebujący mogą liczyć na opał, ciepłe ubrania, a także żywność i leki. Także dzięki temu finansowemu wsparciu ze strony Polski wielu Syryjczyków przebywających w obozach dla uchodźców zaczyna wracać do swoich domów. W Aleppo widać obrazki powrotu do normalności, jak odremontowane domy, gdzie ludzie mogą zacząć żyć w godnych warunkach, mówi dyrektor sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Dzisiaj widzimy, jak mądre jest to podejście pomocy na miejscu, bo ci ludzie powoli znaleźli miejsce. Oczywiście trzeba im asystować, bo często nie mają pracy, to są kraje objęte wojną, brakuje na wszystko, ale widzimy na przykładzie
Iraku. Ksiądz Andrzej Halema, który często tam jeździ do tych miast położonych wokół Mosulu, mówi, że oni chcą wracać, potrzebują tylko wsparcia na początek. Pomoc uchodźcom i imigrantom udzielana jest także w Polsce, między innymi Ukraińcom, Chińczykom, a także Wietnamczykom. W Wietnamie prześladowania chrześcijan po II wojnie światowej znacznie się nasiliły i chociaż dziś jest ich o wiele mniej, to chrześcijanie na niektórych terenach wciąż są uciskani, mówi dyrektor Centrum Migranta Phu Shen Phu, ojciec Jacek Gniadek-Werbista. Jest to około 400 osób, katolików wietnamskich, ale nasza praca nie ogranicza się tylko do pracy z katolikami. Przychodzą do nas wszyscy, którzy tej pomocy potrzebują. A pomoc wyświadczana jest na różne sposoby. Jest to głównie pomoc duchowa, o którą dba między innymi duszpasterz katolików wietnamskich, ojciec Józef Tem Werbista. Życiem duchowym dla katolików wietnamczyków w Polsce, czyli msza święta i modlitwa, i duszpasterstwem rodziny. W pomoc prześladowanym chrześcijanom włącza się także polski rząd. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa przebywa obecnie z 4-dniową wizytą w Jordanii. Minister odwiedziła m.in. obóz dla uchodźców w Zatarii. Jej wizyta związana jest z przeprowadzeniem rozeznania dotyczącego ewentualnej pomocy humanitarnej polskiego rządu w tym rejonie. Tymczasem już w czwartek rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jest on kolejną okazją, by pamiętać o prześladowanych i wesprzeć ich konkretną pomocą. Rosja znów testuje cierpliwość krajów NATO. Wielka Brytania poderwała myśliwce, aby przechwycić rosyjskie samoloty, które pojawiły się w pobliżu jej granic. W akcji uczestniczyły też belgijskie myśliwce, które przechwyciły rosyjskie bombowce nad Morzem Północnym. Według informacji brytyjskiego resortu obrony z bazy lotniczej w Szkocji poderwano 2 myśliwce Tajfun Królewskich Sił Powietrznych. Celem było przechwycenie rosyjskich samolotów, które znalazły się w pobliżu przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii. Do akcji doszło o godzinie 10.30 czasu polskiego. Brytyjskie myśliwce wystartowały w kierunku 2 rosyjskich bombowców Tu-160. Maszyny Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej leciały na wysokości około 128 tysięcy stóp wzdłuż wschodniego wybrzeża Szkocji. Doszło do tego, że Tu-160 zbliżyły się na odległość 30 mil morskich do granicy brytyjskiej przestrzeni powietrznej, w którą jednak nie wleciały. W akcji uczestniczyły też belgijskie myśliwce F-16, które przechwyciły rosyjskie bombowce strategiczne. Podejmując takie prowokacyjne działania, Rosja testuje sojusz północnoatlantycki. Od kilku lat rosyjskie samoloty pojawiają się co jakiś czas u wschodnich i północnych wybrzeży Wysp Brytyjskich. W ubiegłych latach Rosjanie wiele razy naruszali też przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Tylko w 2017 roku myśliwce NATO startowały blisko 130 razy. Ich celem było rozpoznanie i eskortowanie rosyjskich samolotów przelatujących w pobliżu granic Litwy, Łotwy i Estonii. Kolejny strajk w Grecji. Związki zawodowe sprzeciwiają się wprowadzeniu pakietu reform, który czeka już tylko na głosowanie w parlamencie. W grę wchodzą nie tylko cięcia w świadczeniach dla rodzin, ale także rozszerzenie konfiskaty majątków wobec niespłacających kredytów bankowych. Strajkują pracownicy instytucji publicznych, takich jak szpitale czy szkoły. W Atenach nie działa transport publiczny. Na kilka godzin pracę zawiesili kontrolerzy ruchu i w efekcie kilkadziesiąt lotów zostało odwołanych lub opóźnionych. To odbija się na turystyce, która jest bardzo ważną gałęzią greckiej gospodarki. Nie możemy pojechać autobusem na lotnisko. To poważny problem, odczuwamy tego skutki. Grecy protestują przeciw kolejnym reformom, takim jak zaostrzenie przepisów dotyczących strajków, wprowadzenie konfiskaty nieruchomości dłużników banków i państwa oraz ograniczenie świadczeń rodzinnych. W zamian za reformy międzynarodowi wierzyciele udzielą rządowi kolejnych pożyczek. Tym razem chodzi o 4,5 miliarda euro. Tak naprawdę z tej pomocy finansowej w zasadzie nic nie trafia do Grecji, bo jest to obsługa długu, który Grecja zaciągnęła w latach poprzednich. I stąd chyba całe niezadowolenie, które ma przyczynę prawdopodobnie w tym, iż Grecy nie widzą drugiego brzegu, nie widzą celu tych wyrzeczeń i tych cięć. Podsumowuje redaktor Mirosław Król. Długofalowe problemy finansowe Grecji są następstwem przyjęcia waluty euro. Mimo ogłoszenia zwycięstwa nad samozwańczym państwem islamskim, na terenie Iraku wciąż dochodzi do krwawych zamachów. W ostatnim zginęło 38 osób.
W centrum irackiej stolicy dwóch zamachowców samobójców zdetonowało kamizelki z materiałami wybuchowymi. Zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad 100 zostało rannych. W tym dzisiejszym zamachu zginęli ludzie, którzy zginęli przez to, że islamiści zdecydowali się wysadzić w powietrze. To były dwa samobójcze zamachy, które miały miejsce w miejscu, gdzie toczy się życie normalnych Irakijczyków. To było na placu Tajran. Tam Irakijczycy szukający pracy czekają, aż się znajdą jacyś pracodawcy, którzy dają im szansę na zatrudnienie. Więc to jest ludne miejsce. Mówi politolog dr Marcin Szydzisz. To już drugi atak w Bagdadzie w ciągu trzech dni. W sobotę co najmniej 8 osób zginęło, a 10 odniosło obrażenia również na skutek działań zamachowcy samobójcy. Do tej pory nikt nie wziął odpowiedzialności za atak, ale miał on znamiona zamachu przygotowanego przez dżihadystyczną organizację Państwo Islamskie. Nie mamy oczywiście potwierdzenia, kto stoi za tym zamachem, ale jest wysoce prawdopodobne, że jest to ugrupowanie sunnickie dżihadystyczne, czyli pogrobowcy Daesh, zwanego też Państwem Islamskim. Mówi dr Łukasz Fyderek z Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takich ataków należało się spodziewać. Państwo Islamskie w ostatnich miesiącach nie kryło tego, że jakby następnym etapem, tym zapewniało swoich zwolenników, że następnym etapem będzie przejście do walki terrorystycznej podziemnej, do ukrytych komórek. Iracki premier Haider al-Abadi wezwał do wyeliminowania uśpionych komórek dżihadystycznych. I to wszystkie wiadomości w południowym wydaniu Informacji Dnia w Telewizji Trwam. Radosnego popołudnia Państwu życzę i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.